Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 5-minutowe opóźnienie, ale myślę, że nastroje dobre, śniegu napadało, więc możemy zaczynać. Już wszyscy goście, mam nadzieję, przybyli. Okej, to przede wszystkim chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać na kolejnym już przeglądzie przedstawień bożonarodzeniowych i grup kolędniczych, który odbywa się w Bereście. Oczywiście tutaj głównym inspiratorem, pomysłodawcą jest pan Mariusz Papacz. Brawa, ogromne brawa. Organizatorzy to Koło Teatralne Berest, Centrum Kultury Krynica Zdrój i Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna Berest oraz Sołectwo Bereście. Brawo, brawa dla organizatorów. Witamy przede wszystkim wszystkich przybyłych gości. Niestety niektórym nie udało się dotrzeć, no ale pogoda jaka jest, każdy widzi, niektórzy jechali przez czarną mochnaczkę, też mogli ewentualnie nie dotrzeć. Witamy oczywiście bardzo serdecznie pana burmistrza gminy Krynica-Zdrój, pana doktora Dariusza Reśko. Witamy pana Jacka Nowaka wraz z żoną, panią Jadwigą, panią Emilią. Nie dwie żony, jedna to jest tamta postawa. Witamy oczywiście Centrum Kultury, niestety pan dyrektor nie dotarł, może jeszcze dotrze, ale witamy tutaj w zastępstwie, jest pan Adam Jojczyk, który oczywiście nagłośnieniem zajął się dzisiaj naszych występów. Brawa! Witamy panią dyrektor Aleksandrę Radziak, witamy serdecznie. Pani Urszula Sekuła nie dotarła chyba, no niestety. Witamy panią prezes Stowarzyszenia Miłośników Moja Mała Ojczyzna, pani Teresa Rudzka. Dzień dobry. Kolejny raz oczywiście gościmy tutaj w tej pięknej sali. Witamy panią Elżbietę Adamczyk, kierownik przedszkola Berest. Widziała, była, na pewno już jest. Witamy panią Sołtys, oczywiście Bożenę Zysek, Warholak Zysek. Dzień dobry, pani Sołtys. Udostępniła salę, bardzo nam miło. Witamy MTV24, naszą telewizję, panią Małgorzatę Kareńską oraz pana Andrzeja Gulewicza. Brawa ogromne. Witam wszystkich, którzy oczywiście zjawili się tutaj dzisiaj. Drodzy rodzice, dziadkowie, dzieci, osoby, które będą oczywiście występować, które będą nas tutaj zabawiały muzyką. Widać, że już sprzęt przygotowany. Brawa gorące dla was oczywiście. Teraz, jeśli moglibyśmy prosić o zabranie głosu pana burmistrza, jeśli tylko zechce. Teraz już? Tak jak najbardziej. Otworzył się. Wrzucimy na głęboki ogień. Bardzo serdecznie państwa wszystkich witam i dziękuję bardzo za zaproszenie na już drugi przegląd pięknych wydarzeń świątecznych. Proszę państwa, przyznam szczerze, że bardzo lubię przyjechać do Berestu. Zawsze, ale w szczególności na takie wydarzenia związane z kulturą. Tak się składa, że to dzisiejsze wydarzenie to nie tylko bardzo piękne przed nami występy młodych artystów, ale również jubileusz wyjątkowego przedsięwzięcia, które nazywa się Koło Teatralne. 10 lat. Dlatego korzystając z okazji, że jesteśmy w takim gronie, chciałbym przede wszystkim powiedzieć kilka słów na temat tego Koła Teatralnego. Twórcą, pomysłodawcą, szefem, nie wiem, menadżerem, reżyserem. Najważniejszą osobą, taki człowiek orkiestra jest pan Mariusz Kłapacz. Ja od już wielu lat z wielkim szacunkiem, uznaniem docenieniem tego, że robi to z wielką pasją, obserwuję pana Mariusza Kłapacza i jego pracę z młodzieżą. Człowiek skromny, człowiek w ogóle, który ucieka od jakiegoś rozgłosu, który tak naprawdę cicho wykonuje swoją mrówczą pracę, wyciągając ze środowiska dzieci i młodzieży najbardziej utalentowane takie perełki, a takich na szczęście w naszej gminie nie brakuje. I później rodzą się z tego niesamowite wydarzenia kultury, ważne dla całej naszej gminy. Wygrywacie przeglądy artystyczne, chociaż to nie jest najważniejsze. Prezentujecie swoje fantastyczne umiejętności nie tylko na terenie naszej gminy. Rodzą się z tego kapitalne wydarzenia związane z każdym, czy to z wydarzeniami patriotycznymi,
czy świętami jakimiś, powiedzmy, związanymi chociażby z edukacją, czy jasełka, czy wiele innych. Proszę Państwa, naprawdę trudno słowami wyrazić to. Panie Mariuszu, ja Panu bardzo serdecznie za to dziękuję. Jest Pan dla mnie wielkim człowiekiem. Obserwuję Pana talent. I ja zresztą mam takie swoje ulubione powiedzenie, że jak ktoś robi coś z pasją, to robi to zawsze znakomicie. I właśnie Pan tak robi. Więc dziękuję Panu za to i życzę tego, żeby dalej Pan, ta pasja Panu trwała. Wiem, że tak będzie. Wszystkim oczywiście młodym artystom też serdecznie gratuluję tego jubileuszu. I dziękuję Wam za to, że przez tyle lat, chociaż odchodzicie do kolejnych szkół, ale przychodzą następni, że właśnie jesteście tymi, którzy reprezentują w tym obszarze kultury naszą gminę, swoją małą ojczyznę Berest. Życzę Wam oczywiście, żeby te pasje artystyczne przez wiele lat w Was były. Może kiedyś zrobicie karierę taką jak Pani Joanna Kulik i siostra, a może nie, a może po prostu będziecie tylko mieć wspaniałe wspomnienie, że świetnie bawiliście się, bo to też przecież o to chodzi. Na ręce Pana Mariusza taki mały upominek. Państwu chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, życzyć szczęśliwego, dobrego nowego roku dla wszystkich Państwa, Państwa bliskich, rodzin, żeby Państwa dotykały wyłącznie dobre wydarzenia i pozytywne. I chciałbym oczywiście dzisiaj życzyć serdecznie wspaniałej atmosfery, przed nami piękne wydarzenia artystyczne, no i oczywiście mam nadzieję, że będzie ich w Beresie coraz więcej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Panu Burmistrzowi, że właśnie nas ubiegł trochę w zapowiedzi i to w piękny sposób, bo akurat to wydarzenie właśnie to nie tylko przegląd, ale połączone z tym właśnie dziesięciolecie istnienia naszego koła teatralnego, którego założycielem i którego głównym duchem, który napędza to wszystko, jest Pan Mariusz Kłapacz. Oczywiście, jeśli moglibyśmy jeszcze prosić Pana Mariusza o kilka słów tutaj do nas przed rozpoczęciem tego przeglądu. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten wspaniały dzień zimowy. Ja nie mam takiego doświadczenia scenicznego jak ta młodzież, która za chwileczkę wystąpi, więc nie ukrywam, że mam wielką tremę. Chciałem podziękować Panu Burmistrzowi za wiele życzliwych słów, wiele wspaniałych słów, za wielką życzliwość i za to, że swoją obecnością nawet podczas takiego bardzo napiętego czasu, jaki ma Pan Burmistrz, zaszczyca swoją obecnością tutaj nasze występy. Pan Burmistrz jest wielkim przyjacielem naszego koła teatralnego, ale tutaj chciałem dodać, że Pan Burmistrz również jest wielkim przyjacielem edukacji, wielkim przyjacielem wszystkich wydarzeń kulturalnych i wielki szacunek za to, Panie Burmistrzu, że Pan w tak trudnych czasach pamięta o szkołach. Pamięta o szkołach. Także bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, no 10 lat minęło. Tak zastanawiałem się, zastanawiałem się w ostatnim czasie nad sukcesami, które żeśmy osiągnęli. I powiem szczerze, że największym sukcesem dla mnie jest to, że przez te 10 lat potrafiliśmy każdy projekt zrealizować od samego początku do końca. Że się to wszystko udawało, że zdrowie dopisywało i że mogliśmy uświetniać wiele imprez tutaj lokalnie, ale i też wędrować po różnych miejscach naszej pięknej Polski. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo tutaj no, muszę to uczynić oczywiście. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom koła teatralnego, wszystkim uczestnikom koła teatralnego, zarówno tym obecnym, jak i tym, którzy w roku 2006 byli pierwszymi uczestnikami tego koła. Tutaj jest wspaniała młodzież wśród nas. To są już poważni ludzie, studenci, którzy rozwijają swoje talenty, umiejętności, którzy mam nadzieję, że kiedyś tutaj przyjadą i będą z nami w tej pięknej gminie pracować na rzecz rozwoju jej.
Chciałem podziękować bardzo serdecznie pani dyrektor, która jest niesamowicie życzliwym człowiekiem dla naszego koła teatralnego i wspiera nasze inicjatywy. Tak, pani dyrektor, pani się uśmiecha, ale ja tutaj muszę to powiedzieć. Okazuje nam wielką życzliwość, sympatię. No dzisiaj nasze dzieci obdarowała tymi tutaj słodkościami, czyli wiele słodyczy od niej tak bije. Chciałem podziękować tutaj wielkim przyjaciołom naszego koła teatralnego, panu Jackowi Nowakowi, pani Emilii Nowak, przyjaciołom z Kamiannej. Brawa dla mnie. Bardzo życzliwi ludzie, wspaniali. Producenci najlepszych miodów w Polsce, gdybyście państwo chcieli skosztować najlepszego miodu w Polsce, to tylko w Kamiannej u pana Jacka Nowaka. Chciałem podziękować panu dyrektorowi Centrum Kultury, panu Wojciechowi Królowi. No niestety widzę, że jest dzisiaj nieobecny. Pan dyrektor tutaj służy nam zawsze wielką pomocą i tak kiedy proszę go o pomoc, mówi, nie ma problemu, panie Mariuszu, nie ma problemu, także bardzo dziękuję. Chciałem podziękować również tutaj rodzicom, bo naprawdę może ich praca jest w tym momencie taka niedostrzegana przez innych, ale naprawdę wielka. Kiedy proszę o pomoc w dostarczeniu dzieci gdzieś na jakiś przegląd, na występ, zawsze stają na wysokości zadania i mogę zawsze na nich liczyć. Także bardzo dziękuję. Tutaj chciałem podziękować również panu Adamowi. Pan Adam zawsze nam towarzyszy jako nagłośnieniowiec i oświetleniowiec naszych imprez. Także bardzo serdecznie dziękuję panie Adamie. Chciałem również podziękować pani Sołtys, tutaj pani prezes, za wsparcie, za to, że wspólnie możemy realizować tak wspaniałe inicjatywy. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że czas najwyższy oddać głos naszym młodym aktorom. Jeżeli komuś nie podziękowałem, to bardzo przepraszam, a to jest wynik tego, że nie ukrywam, mam dzisiaj tremę, to jest takie wyjątkowe wydarzenie. Także rozpocznijmy ten nasz drugi przegląd przedstawień bożonarodzeniowych i wspólnie świętujmy, cieszmy się tym dniem wspaniałym, zimowym. Dziękuję państwu bardzo. Oczywiście wdzięczni za to, co powstało tutaj w Bereście, w Polanach, w Piorunce, w Czyrnej, bo tutaj wszystkie dzieci są zaangażowane w Kamiannej. Ja mam taki pomysł, co prawda pan Mariusz pewnie, biorąc pod uwagę, że to jest 10-lecie, więc chyba zaczął jak miał 18 lat, więc może na tą 18-tkę 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. To właśnie najstarsi aktorzy, którzy jeszcze nie tak dawno, prawda, nawet w szkole średniej występowali. To mi pomoże. Zapraszamy do domu. Proszę tutaj znamienitych gości, tak, bo to w zasadzie z wami zaczynałem to 10 lat temu, także pomóżcie mi zmuchnąć śmieszne urodziny. No to 3, 4. Brawo! Artystycznej. Bardzo dziękuję. To tutaj później możemy zjeść. Skonsumujemy. Tak, ja oczywiście. Tak, oczywiście. Dobrze, ja też muszę skorzystać.
Przedstawienia bożonarodzeniowe, jasełka, kolędy to trwały element polskiej i chrześcijańskiej kultury, wystawiane przez zespoły amatorskie w parafiach i różnych społecznościach. Cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem, co zresztą widać na tej sali. Są wspaniałym przykładem trwania i rozwoju wielowiekowej tradycji. Więc nie przedłużając, zaczynamy i oddajemy głos naszym młodym artystom. A rozpocznie koło teatralne Centrum Beres, ekstremalna grupa teatralna Polany, oczywiście, którą prowadzi pan Mariusz Kłapacz, a następnie Ksawery Wincenciak. Będzie to śpiew młodego kolędnika. Zapraszamy. Chłopie, myślisz, żeśmy w Totka wygrali? Ty widzisz,
kosztowały pewnie ze 200 zł. A i buty widziałaś? To kosztowały nówki. A na paznokciach pewnie tipsy miała. Pewnie mnóstwo kasy na to wszystko dałam. Przepraszam, czy mógłbym dostać chleba? Chleba? Też pytanie. Ja jestem na diecie. Człowieku, czy nie widzisz, kogo pytasz o to? Zapytaj mnie o dietę. Odpowiem z ochotą. A o żarciu mi nie mów, bo mnie zaraz mydli. Idź stąd lepiej, gościu, bo niedobrze mi. Tylko wiatr nad nami płacze. Tylko wiatr i nikt już więcej. Żeby chociaż ogrzać ręce, tak niewiele nam potrzeba. Żeby chociaż kromkę chleba, choćby opróch, serce boli. Dla mnie tylko grudka soli. Żeby chociaż garstkę słomy, żeby chociaż łyżkę strawy. Boże mój, Boże, bądźże nam łaskawy. Za pomysły? Za darmo byście im mieli u nas w czasy! Tak wybrać się w drogę z żoną
ciąży bez żadnej kasy? Coraz więcej tych obiboków! Biedni, głodni i bez pracy! Znam ja was dobrze, bluźniacy! Nic mi obchodzi bieda! Niedawno też nikt nic nie dał! Ty się prysuj,
drewna. Może tu byśmy się zatrzymali. Pusto. Widocznie niczyje to mieszkanie. No wejdź proszę i usiądź tu na ścianie. Ja rozejrzę się wokoło. Zaraz się ogień rozpali, abyśmy się przy nim ogrzali. I tak przyszedł czas oczekiwany, od wieków przez proroków ogłaszany. I tak jak kiedyś i dziś nie ma miejsca dla ciebie. W Betlejem, w ludzkim sercu, w żadnej gospodzie. I znów narodziłeś się, Jezu, w stajence, w ubóstwie i chłodzie. Trzeba w tę nowinę zanieść hen do ludzi. Niech powstaną ze snu, niechaj się ucieszą, pokłonić Jezusowi do stajenki śpieszą. Narodził się w stajence, nasz Pan i Król. Będzie leczyć ludzkie nędze, będzie leczyć ludzki ból. Mała Asiu, dzisiaj w Betlejem zrobił się Zbawiciel. On jest Mesjasz Pan i Chrystus, świata odkupiciel. Spójrz na gwiazdę. Ona świeci wielkim ogniem sama w sobie. Znajdźcie szopkę, a w niej dziecię owinięte w żłobie. Jestem! Kto mnie woła? Tyle nieszczęść dookoła. A o mnie ktoś pamięta? Tak, dziecina święta. Nie będziesz już sama na tym Bożym świecie. Ja będę twoją matką, a ty moje dziecię. Panie Jezu, chociaż to noc w narodzie święta, to o głodnych i biednych dzieciach nie każdy pamięta. Wiele razy pod domem skulona siedziałam, zapałką zziębnięte ręce ogrzewałam. Bardzo twarde, bardzo zimne jest ludzkie serce, ale tu mi dobrze, tu, w tej stajence. Wyjdź więc i zostań tu z nami. Tu wiatr mnie kule i miejsca wiele. Najedź się i ogrzej maleńkie aniele. Pan Jezus wie, czego biednym dzieciom potrzeba. A kto je pokocha i nakarmi, ten pójdzie do nieba. O, jak się cieszę! Nie będę już sierotą. Co to? Widzę gwiazdę złotą. Ona mnie wołała, ona mnie olśniła i do szopki tej przyprowadziła. Tu znalazłam życie. O Boże, chcemy żyć jak bracia, jak rodziny. Dlatego składamy Tobie pokój. Świętej dziecinie, ty stopił świata płód, aby zbawić ludzki ród. Bratnią miłością kochać się będziemy wzajem, a życie w zgodzie będzie naszym rajem. Widok wasz ogromnie me serce raduje. Za przybycie wszystkim serdecznie dziękuję. Cieszy nas, że na tym smutnym świecie są serca ludzkie wciąż gorące. Że kochacie i niech budzi, mimo że minęło już lat 2000. Thank you.
przerwa tą ciszę. Nie, nie. Posłuchaj. Rozejrzyjmy się dookoła. Czy to możliwe? Czy to Bóg mnie woła? Tak tu dziwnie, przyjemnie, chociaż biednie dookoła. Znam ja tą kobietę, co trzyma dziecko na rękach. To chyba? Zaraz! To ci sami ludzie, którzy prosili nas o kromkę chleba. Od nas chcieli szklankę wody, aleśmy ich zbyli. Spójrzcie na nich uważnie. Orety, co myśmy zrobili? Że to sam... nie zrozumiał. Nie usłyszał proszę. Że to sam Chrystus o pomoc nas prosił i każdy z nas głos ten w swoim sercu zagłuszył. Panie, bo jest pewnie, a ja nie dałem ci pić. Grzech trwałem wciąż, ale proszę się. A tyś się narodził, żeby przynieść pokój światu, żeby przypomnieć, że trzeba okazywać miłość prawdę. Panie, byłeś głodny, a ja cię nie nakarmiłam. O dieta głupoty mówiłam. Panie Jezu, teraz jesteś złożony na sianie. A ja cię proszę, weź me serce, weź na swe mieszkanie. Słyszałem głos anioła z nieba, że wśród nocnej ciszy Bóg się nam narodził. Do jego domu szybko nam się trzeba. I mnie też przedziwny tutaj przeprowadził. Patrz, to Józef, dziecię Jezus i Maria Panna. Ale to nie dom, to licha stajenka. Dach przecieka, miejsce to niegodne narodzin człowieka. O, to prawda, najświętsza panienka przed nami, grzesznikami. Hotelu ich pogodziliśmy, w samolubstwie się nam pokoju. W czasach, w bogactwie nam się marzyło, a tu takie cuda, o jakich nam się nie śniło. My, prości ludzie, niegodni tej łaski, ale od dziś znowu chcemy żyć w wierze. Chociaż nic nie mamy, to dzieciom też ku pokłonić, pragniemy się szczerze. Najcenniejszym darem będą wasze czyste serca. Podejdźcie bliżej, zaciągnę się do was uśmiecha. Jego miłość to sprawiła, ona was tu sprowadziła. Niech swą iskrę w was zapali, byście innych miłowali. Bóg się rodzi z serc miłości, gdzie brat bratu dłoń podaje. Tam w przeciwnej już światłości wnet się słowo ciałem staje. Gdy się z bratem dzielisz chlebem, Bóg ku tobie idzie z nieba. Gdy inny chcesz radości, Bóg w nas mieszka, Bóg w nas gości. Wzgardzonego, gdy okryjesz, wody Bożej łaski pijesz. A gdy gościa witasz w progu, Bóg jest w tobie, a ty w Bogu. Dziwną drogą swej najświętszej woli prowadzi ludzi Bóg, Pan niepojęty. Bóg człowiek miejsca nie znalazł sobie w pałacu wśród bogaczy, lecz przyszedł na świat w lichej stajence. Tu każdy go zobaczy. Patrzę zimna, nie dała.
bardzo serdecznie ekstremalnej grupie Polany. Opiekunem, mentorem, inspiratorem, koordynatorem oczywiście tej grupy jest pan Mariusz Kłapacz. Brawa serdeczne. Dziękujemy. A teraz prosimy o przygotowanie. Ja przepraszam, nie będę przedłużał. Chciałem tylko powiedzieć odnośnie tej nazwy Ekstremalna Grupa Teatralna, ponieważ możecie się państwo zastanawiać, że mamy taką dziwną nazwę. No tak, ona jest dziwna, ponieważ też muszę powiedzieć, że w różnych miejscach występujemy, w różnych, dziwnych i w związku z tym ta nazwa Ekstremalna Grupa Teatralna. Mieliśmy okazję występować na boisku sportowym, mieliśmy okazję występować w kawiarni, pasażu, czyli w galerii handlowej. Także stąd ta nazwa. Istnieje od niedawna.